rana mam taką ciężką robotę. Podpisywanie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. To są te umowy na sprzęt, leki, matki i inne. Lawety, także i szkolenie. Także tego jest cała tutaj taka ryza tych papierów. I nie narzekajcie na prezesów, bo oni mają naprawdę przerąbane. To zależy może od związku, tam gdzie może mają większe fundusze, są w stanie zatrudnić pracowników do tej roboty, ale tutaj to robię to praktycznie z kolegą skarbnikiem, we dwóch działamy i cały ten obróbkę papierkową, pisanie tych projektów, obsługę finansową robimy w dwie osoby, a jest tych projektów 70 pszczelarzy, 62 dokładnie bierze udział w projektach. No i tak, także nie jest to lekka robota. Dzisiaj rano to wszystko muszę podpisać i wiozę do skarbnika. No i dobra, jadę teraz z tymi umowami do drugiego miasta. Do innego miasta, że tak powiem. Bo skarbnik mieszka w Suwałkach, a ja poza Sejnami. Także mam tam około 50 km. No i jak te umowy przychodzą, to muszę szybko je podpisać i natychmiast to, kurczę, zawieźć do niego podpis, żeby on podpisał i wtedy bach, bach, wysyłamy. No i tak to wygląda. Wszelkie poprawki, które się pojawiają, no to niestety też czasami muszę po prostu wsiąść w samochód i pojechać. Nie wszystko da się załatwić drogą elektroniczną, chociaż częściowo też. Jakieś tam pewne rzeczy też są możliwe do po prostu ogarnięcia tylko poprzez maile. Także nie jest tak źle. Kontakt ogólnie z pracownikami tego ośrodka wsparcia rolnictwa jest bardzo dobry. Nie ma nigdy jakichś takich rzeczy, że nie mają dla mnie czasu. Jeżeli zadzwonię, czegoś tam nie wiem, to po prostu no, dzwonię, kiedy mi tam pasuje i w każdej chwili uzyskuję po prostu dostęp do informacji, kiedy mam jakieś wątpliwości. Aczkolwiek wszystko w tych założeniach programowych jest bardzo dokładnie opisane i jak ktoś to już robi któryś raz z rzędu, tak jak ja, to niespodzianki się pojawiają corocznie. Wprowadzone są jakieś zmiany, tak jak w tym roku była ta akcja z jeżeli ktoś chciał brać sprzęt, no to musi posiadać sprzedaż bezpośrednią bądź ten rolniczy handel detaliczny. No i z tym było sporo tutaj u nas zamieszania, bo na 70 tutaj członków tego stowarzyszenia naszego to chyba z tego co pamiętam 7 czy 8 osób posiadało ten numer i zaczęła się wielka panika. Było bardzo mało czasu, bo założenia programu przyszły do nas po prostu tam gdzieś jakieś 2 tygodnie mieliśmy na to. Przyszły te założenia, gdzie już było pewne, że właśnie ten przepis wszedł i potem, a trzeba było wnioski złożyć w terminie, no dosłownie mieliśmy te 2 tygodnie na to. Więc za czym pszczelarze się dowiedzieli, no nawet nie mieli powiedzmy miesiąca czasu, w którym mogliby to załatwić, tylko mieli jakieś tam parę dni i niektórym się udało, co ciekawe. Także też jak gdyby powiatowy lekarz weterynarii nam sprzyjał i no po prostu starał się to szybko załatwić. No i tak to wygląda, z tym, że o tyle myślałem, że w tym roku przez to zamieszanie to będzie mniej chętnych na sprzęt, również ogólnie w całym kraju. I tak wnioskowałem, że będzie dzięki temu więcej jakby środków do rozdzielenia, ponieważ będzie
ponieważ myślałem, że będzie mniej beneficjentów, ale nic się takiego nie stało i tak obcięli, tak jak zwykle, więc gdzieś jest bardzo dużo chyba chętnych na właśnie na sprzęt. Pozostałe na leki zostały pieniążki przyznane, praktycznie te, które chcieliśmy, na matki również, także w tym roku taka ciekawostka, wziąłem trochę reproduktorek z kraju, żeby po prostu je porównać, także będą filmy o tym. Dobra, spróbujemy sobie zajrzeć pod powałki. W tej chwili u mnie jest taka sytuacja, że tutaj prawie od 2 miesięcy nie było takiej pogody, żeby pszczoły tam mogły się oblatywać. Cały czas mamy 0, minus 1, minus 2 w nocy i tam z 3-4 w dzień. Czasami jak się trafi jakiś tam więcej słońca, no to troszkę na tym słońcu tam jest te takie 7 stopni i pszczoły tu trochę wychodzą. A to co tam pokazywałem, ale tu nie było jeszcze oblotów. Te takie przymuszone rodziny trochę tam polatały i to były rodziny, które ja już widziałem, że one tam pewnie będą miały chęć polatać, bo tam już podawałem ciasto, ponieważ tam już, prawda, no za wczesne czerwienie, bądź bardzo duża rodzina i tak dalej. Dobra, spróbujemy zajrzeć tutaj teraz pod te daszuczki. I co my tutaj mamy? Ciężko mi będzie operować jedną ręką, ale pierwszy z brzegu. Cholera, nienawidzę tego filmowania i jednocześnie podnoszenia. Pierwsza rodzinka. Odkładzik. Dobra. To jest koszmar. Nie, inaczej to muszę robić. Że te pączki były naprawdę duże i piękne. Będą trochę latać, bo tu się trochę ciepło zrobiło. Daszek numer 1. Dobra. Daszek numer 2. Folika. Dobra, daszek numer 3. Siedzą. Daszek numer 4. Tutaj nie będzie ich w ogóle widać, bo są bardzo nisko. Są mniej więcej gdzieś tutaj. Dobra, tutaj mamy jakieś koleżanki. Odkłady to wyglądają mniej więcej w taki sposób. Nie ma co tego nawet otwierać. Jest, ja wiem, 6 stopni. Ogólnie tutaj po prostu no niby właśnie jest taka trochę sytuacja ciężka, bo tak, z jednej strony mamy stosunkowo ciepło, bo zwykle to tu było 15 stopni mrozu w tym czasie, jakieś tam chwilowe tylko odwilże, a teraz jest ciągle tak około zera z dodatnią temperaturą w ciągu dnia. Więc tutaj ja widzę, że te pszczoły są bardziej, no więcej tych pszczół czerwi tutaj i one takie są, no są troszkę podkręcone, a teraz nie wiadomo co będzie, jaki nastąpi okres teraz, czy nas tutaj nie przyciśnie znów jakiś chłód i daleko jeszcze będzie do tych takich pożytków, na których pszczoły będą się mogły faktycznie rozwijać. No i tak trochę jest ciężko. Patrzcie, tu rodzina, która dostawała ciasto, to ona już jest no mega rozkręcona. Tak to wygląda, ale większość rodzin siedzi spokojnie. Też trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli tu jest jedna rodzina na stojaku i z nią są inne, to ona ma jakieś tam wibracje i to troszeczkę przeszkadza w zimowli
tym rodzinom obok. Zobaczymy sobie tutaj taką rodzinkę. O. No tu jest wszystko spokojnie, prawda? Przeszło. Czyli trochę wieje, także jest ciut nieprzyjemnie. Proszę bardzo. Jak wygląda rodzinka. Zobaczmy obok zawodniczkę. Mega ocieplona. Pokarmu ma. I siedzi sobie tu. No chyba jest. Jest, dobrze. Pięknie. I kolejne. Jest tej pszczoły naprawdę dużo. Piękna zimowla. Tak to wygląda. Sklenarki. Jak w każdej pasiece, są większe, są mniejsze. No powiedzmy, zobaczmy co się dzieje tutaj. Patrzcie. No musiałem tutaj dać ciasta, bo rodzina wisi po prostu... No wisi tu, nie mieszczą się po prostu w dwóch korpusach. No i takie rodziny no muszą dostać ten pokarm. Już tutaj nie ma za bardzo wyjścia. Wiszą na ostatniej ramce w ten sposób. Zaraz im tu wrzucę jakąś ramkę z pokarmem tu na... No ten. Dobra, tak to wygląda. Ale są rodziny i spokojniejsze. No, ta moim zdaniem jest prawidłowa. Dużo bardziej niż ta poprzednia. Ma pokarmu. Ma tego pokarmu. O. Tak ona tu wygląda. Standardowe 7 ramek. Na górze zajmuje wszystkie uliczki, nawet tutaj, no i nawet tutaj są, ale co będzie, to będzie, nie wiemy. Na razie są te przebłyski tutaj słoneczka i pasieka wygląda bardzo ładnie, ale jak to się dłużej przedłuży, to będzie może trochę ciężko. Na razie cieszę się z jednej rzeczy, że nie wierzba jeszcze nie wypuszcza tak mocno, ponieważ tutaj nocami jest czasami po minus 1, czyli większość rodzin wygląda podobnie. Cholera, no ciężko mi tu operować jedną ręką. No proszę bardzo, siedzą. Następne. Siedzą. No i tak to w tej chwili tutaj sobie wygląda. Także pokazałem mniej więcej, jak te rodziny tutaj wyglądają. Nie wszystkie mają folię. Proszę bardzo. Także rodziny są prześliczne. No, którą wam tu pokazać? Pierwszą z brzegu. Tutaj ma akurat folię. Pokarmu mają tu jeszcze. Mam nadzieję, że wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Ogólnie jeśli chodzi o ten program wsparcia, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt i leki, to jest taki problem, że to wszystko jest droższe o tyle, o ile zakłada program jakby wsparcia. Szczególnie w sprzęcie to mamy. Nie? Ten sprzęt byłby mniej więcej te 40% minimum tańszy, gdyby nie było programu. Bo to jest tak fajnie wyliczone, że teoretycznie powinniśmy dostać 50% zwrotu ceny brutto,
potem w rezultacie tak się dzieje, że często po prostu te środki są obcinane i albo po prostu dostajemy mniej tych pieniążków, albo po prostu jakieś osoby w ogóle są wykreślane z listy i nie dostają tego po prostu sprzętu na dopłatę i muszą albo rezygnują z zakupu, albo kupują po prostu drożej. Także taki jest efekt działania tego programu. A, i lekko je do dołu, do dołka. I co to daje, to przyciśnięcie? Żebyś nie miał surowej tej opłatki. A, wszystko jasne. Żebym miał dużą oponkę, a nie surową.